Okay, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina, witam was w kolejnym odcinku z Akademii Jazdy Konnej Koniń Kucyki w Radziejowicach. Słuchajcie, Paulinka teraz potrzebuje pogadać z dziewczynami, natomiast Krzyknę, nie wiem, czy nie to będzie... słuchałam uważnie. Właśnie, obawiam się, że może to nie być możliwe. Ten sam Paxton to naprawdę równy gość. No nie wiem, Akademia stała się jakaś taka niezwykła. Słuchajcie, niestety biegnąc, bo wbijałam hajs przy okazji z Natalią, żeby kupić lepsze szczotki. I nie ukrywam, że mieliście rację, z tymi lepszymi szczotkami, droższymi sprząta się dużo szybciej. Jedną szczotkę mam nie najdroższą, bo mi tam brakło chyba pięciu, ale resztę mam na maksa i to, że tak powiem, dało nam bonus. Niestety przy okazji właśnie uruchomiliśmy scenkę i nie szło tego cofnąć. Przy okazji myślałyśmy, że da się to cofnąć i ją przeklikałyśmy, więc nie bardzo wiem, o co tam chodziło, ale no. Natomiast słuchajcie, misiaki. Poszłam z Kasią. Okazało się, że tak, mieliście rację, można jeździć inne wyścigi, natomiast tam trzeba po prostu podjechać w pewne konkretne miejsce i nie ukrywam, że tego nie widziałam. No Jesteś dobra. wreszcie. Eliza uważa, że ma dla nas coś, co musi nam koniecznie pokazać. Jest Okej. tam? Tak, idziemy? Jasne. To dlaczego nie przyszło? W sensie jest gdzie? W sensie u siebie w pokoju? Ach, gdybym była tylko lepsza w jeździe spacerowej. To mój ulubiony styl jazdy konnej. No i teraz? Dziewczyny, popatrzcie tylko, co znalazłam na korytarzu przed naszą klasą. Ciekawe, czy pani Moro mnie lubi. Zawsze spogląda na mnie tak złowrogo. Chciałabym być taka jak ty, Paulina. Naprawdę. Okej, bardziej z kasą. Ekstra! A tak na poważnie, to czy my jesteśmy czemuś winne? Raczej nie. My trzy nie jesteśmy częścią tej tajemniczej łamigłówki. Dla mnie wygląda na to, że dwóch uczniów spotkało się potajemnie i było trochę przytulania. Już raczej na poważnie. Mogło to być dwoje z naszych nauczycieli. Przytulania. Prawdopodobnie zostaliby ukarani, gdyby pani Milan dowiedziała się o tym. Nic dziwnego, że chcą to utrzymać w tajemnicy. Co robimy teraz? Odpuszczamy? W żadnym razie. Chcę koniecznie dowiedzieć się, kto tu jest Romeo, a kto Julią. To pewnie Moro, zgorzkniała stara panna, a w rzeczywistości zakochana po uszy ulega swojemu ukochanemu. Dobrze, prowadzimy dalej tę sprawę. Tylko ani słowa, dopóki nie dowiemy się czegoś więcej. Wystarczy już, że te zozy plotkują o wszystkim na lewo i prawo. W porzo. W porzo. Okej, zakończony dzień. Konia mam ogarniętego. Przy okazji okazało się, że jest rybaka, tutaj można wyprowadzać. Słyszałaś coś jeszcze o naszych chłopakach na rowerach? Nie, chciałam po południu przejechać się konno obok trasy dla rowerów górskich. Jedziesz? Nie, miałam tysiące rzeczy do zrobienia, które odpuściłam sobie przez weekend. Ale pozdrów ode mnie, jeśli ich zobaczysz. Jadę. Myślę, że możemy się teleportować do stajni. I ogarnąć sobie naszego konika na starcie odcinka. No, jak widzicie, leci to zdecydowanie szybciej. Zresztą, co ja się martwię teraz, to wszystko po prostu. Paulina, zostaw. Dziękuję. Wbijaj.
A później myślę, że zabierzemy... Coś nie wiem, czy zabierać roczniaka i konia na treningi. W sumie mogłabym, bo tego jeszcze nie widzieliście. I później pociągnę sobie dalej z kwestami. Tak jak twierdziliście, nie muszę czekać, aż się napełni w 100%, mogę to po prostu zanieść. Co jest dość zabawne. Ale z drugiej strony, okej, to jest gra dla małych dziewczynek o konikach, która ma wiele lat, więc wszystko się może wydarzyć. Wszystko jest dopuszczalne. Na paszę też nie musiałam czekać, ale widzicie, że już mam takie przyzwyczajenia. Dobra, jeszcze trzeba będzie wyczyścić, pewnie znowu ma problemy z żołądkiem, bo ta pasza jakaś taka lewa jest. Może ta Irina z Rosji przywiozła, czy jak jej tam. Jaka inna Karyna. Szkoda, że nie ma opcji kup swojemu konikowi tabletki na brzuszek. I wtedy na przykład szybciej sprząta się boks. Ale może wymagam za dużo. Może małe dziewczynki lubią codziennie, w sensie średnio co 10 minut napierdzielać ten boks. Znaczy jest to o tyle lipne, że te dni jednak jakby nie patrzeć mijają dość szybko. No, wywam to. Dobra, konia mamy gotowego. Zobaczymy, co się wydarzy na... A. Mamy zajęcia. No tak, wypadałoby je mieć. Dobra. Porozmawiaj z Kasią. Wychodzisz? Tak, muszę jeszcze przygotować mojego konia. No to baw się dobrze. Jestem ciekawa twoich opowieści po powrocie. Jest jeszcze coś. Wyrzuć to! Mhm. Wiesz, Zouzy znów mówiła o Irinie. Jakoś czuję się winna, bo to ja wywołałam całe to zamieszanie. Ach, bzdura! Albo wymyśliłaś sobie tę historyjkę z magicznym koniem, albo opowiedziałaś tym wredotom od razu, kiedy się dowiedziałaś. Cała afera nie ma nic wspólnego z tobą. Mimo wszystko, jakoś czuję się odpowiedzialna. Oj, Paulinko, nic się nie przejmuj. Porozmawiaj jeszcze raz z Iriną i wyjaśnij jej wszystko, jeśli ma ci to przynieść ulgę. Ale myślę, że to jest niepotrzebne. Porozmawiać z Iriną? To będzie z pewnością krótka gadka. Ale masz rację, zrobię to później. Ale najpierw przejeżdż za konno. Dobrej zabawy! Przygotowałaś się już na następny dzień? Ja mam jeszcze spore zaległości. Mam nadzieję, że na tym turnieju przytniemy lepiej. No właśnie, nic nie powiedzieli a propos turnieju. Mogę się? Nie mogę, bo mamy zadania. No myślę, że od razu zabierzemy sobie konika na trening. I może zabierzemy też roczniaka. Na przejażdżkę będziemy mieć więcej rzeczy na raz ogarniętych. Jeszcze trzeba przebrać, żebym znowu, wiecie, nie zaniosła sobie siodła i tylko nie ma. Dawaj. Krzywinuszko, lecisz. Najlepsze jest to, że ona wkłada na tego konia od razu wszystko, w sensie siodło z całą tą... W świecie, ubranie konia chwilę zajmuje. Wszystkim tylko nie Paulinka. Czy ja mając zadania mogę zgarnąć młodego? W ogóle zabraliśmy z Natalią młodego do miasta, jak jechałyśmy na zakupy. Aha. No coś sobie pojeździł. Ale chociaż
moment wyszedł z wybiegu, no, come on. Tylko się nie śmiejcie, bo ja tego nie robiłam. Mam nadzieję, że wam się odpali normalna kamera. Super, że wy tego nie widzicie. Okej, nie zrobiło mi się tutaj nic, żeby było śmiesznie. W sensie koń się zablokował. Okej, jestem rozczarowana jego postawą, jeśli mam być szczera. Ale spoko. Nie zdobyłam na tym nic. Wydaje mi się, że będę to musiała jednak robić poza nagraniami. No bo niestety, jak widzicie, wam kamerę przycina, a Paulinka nagle stwierdza, że bo ja to nie mogę zrobić tego, co byś chciała, żebym zrobiła. Też była taka sytuacja, że ta mi tu jeździła i jakby ocena się nie pojawiała. Zobaczymy, czy tym razem będzie inaczej. No tutaj oczywiście mam trening skoków, więc no. Gdzie niby jestem? Muszę się wrócić do westernowej. Naprawdę nie przejedzie. Co za podziewie. No ale tak mówiliście, żebym trenowała tego konia i wtedy też będzie jeździł szybciej. Co ma jakiś sens. Jak na razie teoretycznie skacze lepiej, w praktyce to co ja robię w mieście? Troszkę się zagubiłam. No dobrze, mogę przejechać i przez miasto. Ja tędy dojadę. Jak chcę do westernowej, to muszę jechać sam. Chyba. To będzie piękny odcinek z błądzenia po okolicy. Powiem szczerze, że jestem przerażona, bo jak ogólnie jestem osobą, która ma dobrą orientację w terenie, jeżeli chodzi o takie, wiecie, chodzenie po miastach i tak dalej. Tak ostatnio w koniach się gubię. A bo to się strzał... Dobra, to już rozumiem, dlaczego zrąbałam tamtą ocenę. Bo tu się robi strzałkami, a to próbowałam robić wsadem. Pięknie to zrobiłam, nie zrobiłam na tym nic. Nie ma tak porąbać ten. Co ja wyczyniam? No za to już nic nie zarobiliśmy, no. Nie, ale to było piękne, ja się zastanawiam, dlaczego... Tego nie rozumiem. Dlaczego ten koń mi... nie robi tego, co ja mu każę? Ach, ja sobie klikam, nie to, co trzeba. Nie ma co, jestem przyzdolna.
Nie, po prostu jestem zażenowana swoim własnym poziomem. Ale dobra, jedziemy, robimy jeszcze jeden ten wyścig, który robiliśmy do tej pory na skoki. I się zapadamy pod ziemię. I jedziemy dalej do chłopaków. Robić questa, zobaczymy co z tego wyjdzie. Paulinka i jej romanse. Mam nadzieję, że zachowa się jak dama. Chociaż nie pojechała z nimi na loty, więc już tak trochę za późno. Ale mamy nadzieję, że Radziejowice ją zmienią, prawda? Macie tą nadzieję razem ze mną. Nie! Czyżby po raz pierwszy bezbłędnie? Czemu nie dostałam za to ocenę jak dzisiaj nie? Chyba, że to jest kwestia, jak tam zrobisz skoki, to ty już nie możesz. Gdzie jest ścieżka rowerowa? Dobrze kojarzę, nie pojechałam sobie w drugą stronę. Znaczy... Dobrze kojarzę, tylko bez sensu jadę. Ja sobie rozczarowałam. W sumie moje patatajanie tutaj. A czyli można pewnie albo beczki, albo tyczki i albo tam zrobić tą ujeżdżalnię, albo tutaj ten tor. No okej. Jedź kawanosie, proszę cię. Tu w górę dobrze kojarzę? Nie? Byłbym w stanie powiedzieć, dlaczego ja drogi rowerowej szukam tam, gdzie jest tor do przy... Nie, dzisiaj ewidentnie wychodzi mój spryt. Szczerze, jeżeli chłopaki będą, to właśnie tutaj. Wasz dzisiejszy odbiór soundtracka. Czajcie ten piękny beat. Tu są. Mam nadzieję, że tego nie widzieli Paulina, bo będzie wstyd. Będzie wstyd. Powiedziała, że zachowuj się jak dama, trzymaj nogi razem, ale ty siedzisz na koniu. To jest creepy, musicie przyznać. No cześć. Hej, popatrz kogo tu mamy. Gratulacje za wczorajszy występ. Wykonałaś naprawdę wspaniałą figurę na swoim rumaku. Dzięki. Na tym koniu to nie takie trudne. Cześć Wendy, świetnie, że cię widzę. Czy Kasia też tu jest? Nie, dlaczego? A, czyli dla mnie jest Alex. O, tylko tak, z ciekawości. Denerwował mnie ten przez cały wieczór. Kiedy znów zobaczę Wendy, Connie... Ach, to o to chodzi. To wcale nieprawda, ale całkiem dobrze nam się rozmawiało ostatnio. A może nie? Nie, też tak uważałyśmy. Mam fajną koszulkę, w sensie Krzysiek natomiast... Miałybyście ochotę spotkać się jutro wieczorem nad jeziorem? Na małej imprezce nad wodą? Jasne, no. Zapytam Kasię, na pewno też przyjdzie. Super, to do jutra. Aha.
No popatrz, znów spotkałaś się z chłopakami. Potajemnie. Co to właściwie znaczy potajemnie? Jest jasny dzień, a my zupełnie przypadkowo spotkaliśmy się na drodze. Z pewnością. Mhm. Ponieważ ciągle spotyka się chłopaków tak przypadkiem. Pewnie ostatnio zjedliście lody też przypadkiem. Co wy właściwie chcecie ode mnie? Jeśli już tak chcecie wszystko dokładnie wiedzieć, to chłopcy zaprosili nas na małą imprezkę jutro wieczorem na plaży nad jeziorem. I to całkiem przypadkiem. Dzięki, że im powiedziałaś, na pewno nie wpadłam. Skoro ktoś tu jest tak zarozumiały, to nie ma co z tą osobą dalej rozmawiać. Bawcie się dobrze w lesie i miłego zbierania grzyb... chłopaków. Zastanawiam się, gdzie was ta fantazja niesie. Okej. Okay. Musimy jechać porozmawiać z Ziną na korytarzu w części dla dziewcząt. Dobrze. Zim. Pojedziemy sobie, porozmawiamy z Ilią, zobaczymy co dalej dzisiejszego dnia Paulinka ma w planach. Do akademii w to. Pewnie znowu gdzieś w mieście wyjadę. Tak. Dobrze jadę w końcu. Nie jest źle, nie jest źle. Weź, że nie przywalaj w ławkę. Dobrze, że tego nie widzieliście. Dobra, mam nadzieję, że ja tutaj jędrnego mogę zostawić. I nie będzie z tego powodu problemów. O, Irina już stoi, czeka. Siema. Cześć, Irina. Wszystko w porządku? Cześć. Tak. Powiedz coś, biorąc pod uwagę innych i plotki. Co mam powiedzieć? Przykro mi, jeśli miałam z tym coś wspólnego. Jeśli mnie zrozumiesz. Nie. Tak myślałam, że to tak będzie. O Boże, jakie te dialogi są cudowne. Kończymy dzwonek. Dzień dobry, jak było wczoraj? Jeździłaś konno? Aha. Tak. Tak. I co? Fajnie było? Tak, no, bardzo fajnie. Ale to nie moja przejażdżka interesuje cię aż tak, że cała płoniesz. No daj spokój, nie dręcz mnie. Spotkałaś ich, czy nie? Tak, tam spałaś ich, czy nie? Mam cię pozdrowić. I zaprosili nas dziś wieczorem nad jezioro. Nad nasze jezioro? To miło z ich strony. Zapraszają nas nad nasze jezioro. Chodź, nie bądź taka. Myślę, że to miłe z ich strony. I Krzyś pytał o ciebie. Ach tak. Ach tak. Spotkamy się wieczorem przy stajni i pojedziemy tam obie? Dobrze. Teraz musimy się pośpieszyć, żeby nie spóźnić się na zajęcia. Dobra, dzięki, słuchajcie, myślę, że my sobie tutaj skończymy kolejny odcinek. Ja przed następnym pojadę, ogarnę konia i te wszystkie pierdzielniki i wtedy będziemy cisnąć dalej. Także cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane, pozdrawiam, skin, trzymajcie się, cześć!